No cóż, teraz no zostaje mi tylko jedno. Uzupełnić listę tych albumów, które chciałam zrecenzować w 2020. No cóż, listopad, jak i grudzień raczej zostaje między innymi tym, że trzeba uzupełnić pewne elementy, na które się po prostu nie miało czasu. Ale no wiedziało się, już się słuchało, ale no cóż, miało się pierdolet rzeczy na głowie. Ale dzisiaj jest jedna z tych płyt, która wyszła właśnie w tym roku i jest to Katatonia i City of Burrows. Tak, przebojowa i bardzo fajna płyta, którą naprawdę warto posłuchać. Więc zanim przejdziemy, oczywiście zapamiętać, zostawić lajka! Zostaw lajka! Bo to są najważniejsze. Ale dla zachęty może zostawić subskrypcję. No ale wiadomo, lepiej zostawić lajka niż suba, znając życie, że nie będziesz tego oglądać. Ale do rzeczy, przejdziemy do track by track. Pierwszym utworem jest Herself to Divide, czyli utwór, który jest przebojowy i oczywiście bardzo powoli rozkręcający się. Sama ta przebojowość sprawia, że jest on już na dzień dobry przystępny dla laika, co sprawia oczywiście, że cała płyta może nawet mu przypasować. Po prostu powiem szczerze, że ta kompozycja jest bardzo dobrze zrobiona, na dodatek gitary są fajne. No i co tu dużo mówić? No po prostu utwór wciąga, a zarazem uspokaja. Kolejnym utworem jest równie przebojowa, ale już nieco bardziej zasuwająca Behind the Blood, który co prawda posiada kilka solówek, no chociaż ma jedną taką fajną solówkę po środku oraz oczywiście no znowu ten efekt relaksacyjny pomimo dużo szybszego tempa. Can't you see it's so... Kolejnym utworem jest Lancer, który jest już dużo wolniejszy, a już nawet wręcz nawet balladowy. Oczywiście tam nie ma gitar, ale za to mamy tu troszkę smyczków, troszkę klawiszów, no i przede wszystkim sample. Sam utwór mimo wszystko nie traci na przebojowości, a na dodatek sam utwór jest naprawdę fajny. No i znowu przyjemny, relaksacyjny. Czego chcieć tu więcej? Również ten sam temperament trzyma oczywiście Rain, czyli oczywiście utwór, który dla odmiany jest oczywiście wzbogacony gitarami. No oczywiście brak pianinka. Kolejnym utworem jest The Winter of the Passing, czyli utwór, który oczywiście tak leciutko się rozkręca, ale no oczywiście bez jakichś nadzwyczajów, no standard jak na Katatonie. Kolejnym utworem jest Vanishers, który oczywiście, prócz oczywiście bardziej balladowej, rzecz jasna, struktury, ma oczywiście dodatkowo kobiecy głos, co dodaje oczywiście urokowi i dużo spokojniejszemu tempowi sprawia, że no, chce się do tego oczywiście bujać. Kolejnym utworem
utworem jest nieco bardziej bujający, nieco bardziej rozkręcający się City of Glaciers, czyli utwór, który jest naprawdę bardzo dobry i dobrze skomponowany, no i oczywiście kolejny z kategorii idealny do balu szkolnego. Kolejnym utworem jest Flicker, który jest nieco mocniejszy, czuć trochę więcej mocy, rzecz jasna, ale wciąż utrzymuje oczywiście swój przebojowy charakter. Cards were dealt and what did you see? No, kolejnym utworem jest dość krótki utwór, prawie dwuminutowy, chociaż no, ledwo sięgający minut, jest oczywiście Lachesis, czyli utwór, który gitar nie zawiera, ale za to jest oczywiście pianino, no i troszeczkę tam wokalista śpiewa. No, zbyt dużo tutaj nie mogę powiedzieć. I'm for absolution. How the dead birds sing. Kolejnym utworem jest Neo Eperfor, który jest już nieco bardziej mocniejszy, tu widać już bardziej mocną strukturę tego utworu, ale to wciąż jest to utwór o dużo bardziej spokojniejszej strukturze i dosyć bardzo przystępnej dla laika. Ostatnim utworem jest Ontroden, który jest już bardziej mocny, już jest taki bardziej efektowny, zawiera nawet solóweczkę, no i wciąż utrzymuje oczywiście swoją przebojową zajebistość, co spina nawet album w całości. Warto jeszcze wspomnieć, że w wersji streamingowej znajduje się jeszcze utwór, taki mój faworyt, Fighters, którego niestety w fizycznym wydaniu nie ma. A powiem szczerze, szkoda, bo ten utwór aż się prosi, aby wepchnąć na ten krążek. No a jeśli chodzi o samą katatonię, podsumowując, City of Borders jest albumem przystępnym dla laika, na dodatek bardzo przebojowy utwór, jest to płyta dużo łagodniejsza niż te albumy, które ostatnio no, były omawiane w recenzjach, no i stanowi oczywiście piękny kontrast. No, ja oczywiście dam 9 na 10 dzień, przede wszystkim dlatego, że no sama płyta ma jeszcze przede wszystkim tą spójność, której mogą pozazdrościć co po niektóre albumy. Ale na dzisiaj to wszystko, więc pamiętajcie, like musi być, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.